Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z rodzinki zastępczej. Jak widzicie, udało mi się ogarnąć Simsy i coś nagrać. Ej, spokojnie, zaraz, bo ja chciałam właśnie tutaj adoptować dziecko. Więc zrobimy to najpierw przy was i będę mówić dalej. Chcę zanim zapłacimy za zakupy. Ej, no. Tak, no. Super. Dobra. Jutro o godzinie 10, dobra, super. Chciałam, żeby zaadoptowała je zanim zapłacimy za zakupy. Bo znowu by nas nie było stać na to dziecko, że tak to ujmę. A wracając do tematu. Udało mi się naprawić grę. Jak widzicie. No i cóż. Okazało się, że oczywiście jakiś mod mi obsuł. Nie było łatwo znaleźć tego moda. I w sumie tak konkretnie tego nie znalazłam, ale troszkę powywalałam i udało się w końcu uruchomić grę, żeby działała poprawnie. Mam nadzieję, że to nie jest tylko takie przejściowe, wiecie, że teraz trochę mi podziała, a potem znowu coś się skrzeni. Bo z Simsami to różnie bywa. Ja też nie mam pewności, że znowu coś... Że usunęłam właściwego moda, prawda? Także zobaczymy. Tutaj lekcje dzieci. I tak, nie wiem, z tego wszystkiego już nie pamiętam, co się zmieniło w domu. Na pewno zmniejszyłam tą łazienkę, jak widać. Dlatego tu jest teraz więcej pustego miejsca. I powstał oczywiście pokój dla Bereniki. Taki różowiutki, uroczy pokoik. Tak się on prezentuje. Tak, poza tym to nic nowego nie powstało. Tutaj bardzo mocno męczyłam Nataszę, żeby malowała obrazy, bo potrzebowaliśmy pieniędzy. W niedzielę ubiegłą dostaliśmy 2000 simoleonów za Adriana oraz Berenikę i dzięki temu głównie mogłam wybudować jej pokój. Także jakoś mam nadzieję damy radę. Chociaż kiepsko jest z tą kasą, naprawdę kiepsko. Ale na szczęście pokój dla dziecka jest gotowy, także nie trzeba już żadnych takich pilnych wydatków. Póki co oczywiście, zanim maluch urośnie, to zdążymy coś zarobić, mam nadzieję. A wiecie, no wiesz co, na... Dzisiaj jest piątek, nie musisz tego nadać, no ale dobra, już skończę. Co ja tam mówiłam? Aha, muszę włączyć wiek. Ponieważ wyłączam go sobie, gdy po prostu nie nagrywam. Żeby mi nie uciekały te simowe dni. Dobra, Natasza troszkę tutaj ogarnie. Bajzel. Spróbujemy zadzwonić do kogoś, żeby jej się podniosło towarzystwo. Jak też mówiłam, zmieniłam tutaj na zimę, żeby troszkę dłużej nam potrwała, żebyśmy mogli na przykład zrobić sobie jakieś święta. O, zadzwonimy sobie do Wolfganga. O, nie ma go w domu. To zadzwoni do Łosinego. Do tego siwego dziadka. To jest twój przyjaciel niby, więc... Tylko rozmawiaj. Niech ci się towarzystwo podniesie, bo ona biedna taka, ostatnio o nią w ogóle nie dbam. No ale musiałam zarobić pieniążków, niestety, troszkę. O, jestem bardzo ciekawa, jakie dziecko, no... Denerwują mnie te dzieciaki, bo nie chodzą spać do swoich łóżek. Patrzcie, ona idzie tutaj ciągle spać. To jest jej łóżko, nie wiem jak mam... No, ona już się wyspała, super. Nie wiem, co mam zrobić, żeby... Chodzili spać do swoich łóżek. Weź coś zjedz, dziecko, i... Odrabiaj też lekcję, skoro już jest jej wyspana. A ty do siebie, chłopcze. Bo to mamusi. Łóżeczko. Podejdź tu. I do spania. Długo jeszcze wiesz, tam z nim dyskutować? Weź sobie spaghetti z obiadu. Skorzystaj i mam jeszcze nic. No i oczywiście dziękuję wam za te wszystkie rady, które mi tam podawaliście. Ja wiem, że czasem ta gra po prostu dzieje się tak, bez modów nawet jak się gra, bo widziałam w internecie bardzo dużo takich przypadków, dlatego trochę mnie to dziwiło. Że dotychczas gra z modami działała mi normalnie, a teraz nagle ma jakiś problem. No ale to są Simsy. Nigdy nie dasz dnia ani godziny, jak coś się stanie. Niestety. Trzeba się z tym liczyć. O, teraz dzwoni nas Wolfgang. My tutaj mamy z nim bardzo dobre relacje, bo to jest wielka miłość i w ogóle. Dlatego myślę, że też postaramy się niebawem, żeby się do nas wprowadził i może jakiś... stworzymy jakąś fajną rodzinkę. Ale na razie, powolutku do przodu. Teraz przed nami trzeci maluch. Jestem bardzo ciekawa właśnie, kogo tym razem dostaniemy. Czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, czy to będzie właśnie... Może jakieś, że tak powiem, białe dziecko?
Natasza śpi. Adrian również, Berenika, tylko nam tutaj lekcja odrabia, bo sami zobaczycie, jakie ma słabe oceny. Bo ona też ostatnio sobie nie dawała rady. Oglądaj. Nie miałam czasu się nimi zajmować, szczerze powiem. Nie ukrywam, że się nimi nie zajmowałam, bo zarobiłam pieniądze. I tak to wszystko wyglądało. Przyspieszmy to, niech ona sobie podniesie rozrywkę. No to on jest głodny. Dobra, to niech dośpi. Powiem, co czas ty tego pieska, kurczę, bole. A nas ciągle nie stać. Ciągle nas nie stać. Ja sobie zapiszę grę. Gra zapisana, można działać dalej. O, Nataszka już wstała. O, musimy się przygotować, bo o 10 przychodzi nasz bobos. O, porównaj sobie z Berenikiem, porównaj, bo jakie wam... Nie, dobra, macie relacje. No to spoko. Myślałam, że nie spadnie ostatnio, jak tak mało nim gram. Gdzie jest jakiś śnieg? Czemu nie sypie? O, Berenika ostatnio właśnie przyprowadziła tą koleżankę ze sobą do szkoły. Ale nie miałam czasu się nim zająć, żeby je zaprzyjaźnić. Nie będę go budzić. Jak... A nie, on już nie śpi. Chłopie. To chodź tutaj, trzeba toaletę ogarnąć. I coś zjeść. Co się dzieje? Czemu nie płaczesz? Boże, jak mono piżamy. Nie stać mi na ubrania. Chociaż może. Na 1600? O. Nie, nie, musimy więcej zarobić. Nie ma co. O 10 dopiero przychodzi maluch, to jeszcze coś naobjemy może. Czemu ten kibel gra jakąś sika? Aha. Okej. Okay. Spoko. Jak tam, Bereniczko? Wiesz co, weź się zdrzemnij. Sport widzę, ogląda. Może będzie jakąś sportsmenką. Tutaj mamy się kąpie. Nadasza sam malować, tak. Nadasza i jej żółty płaszczyk. Przyspieszmy to, bo jestem ciekawa nowego dziecka. Weź się spaghetti. Tak, Natasza zaczęła gotować coś innego niż smażony ser. W końcu ma dzieci, to musiałam jej ją zmusić do tego. O, już prawie 10, uwaga, uwaga. Czekamy, czekamy. A to czyje lekcje? Niech zgadnę, że twoje. Pewnie, że tak. Zabieraj się za to. Muszę was troszkę przypilnować, bo... Jest, jest, jest! Nasz maluch, kolejny! Jej, 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 jej! Nowy członek rodziny już w drodze! Chłopiec! Chłopiec! O, matko, jeden zapomniał. Dobra, imię na C. Bo jest Adrian, Berenika i... Kusi mnie, żeby dać mu na imię Cyryl. Ale nie dam mu na imię Cyryl, bo już dwóch Cyrylów w rodzinie miałam, w rodzinie biedaków, także... W sumie są jakieś inne imiona? Na C męskie? Cyprian mi przychodzi do głowy. Cyprian. Jest bardzo ładny, podoba mi się. Dobrze napisałam Cyprian, okej. Jej! Jaki słodziaczek! Zostaw ten obraz, chodź tu! Jakie słodkie bobo! Pokaż mi go! Ale słodkie maleństwo! No idź weź to dziecko. Czy ono do ciebie podejdzie, tak? Czekajcie, czekajcie, bo ja nie widzę. Jaki słodziaczek. Odsuń się, babo. Jajciu. Czy to nie jest słodkie? Najsłodsze na świecie. Obejmij. Idź już, ty. Przeszkadzasz mi. Możesz sobie iść? No, papa. Ja chcę zrobić focie. Focie piękną. O. I w ten śnieg, w ten mróz z małym niemowlaczkiem, tak. Nożesz, kurde, latam tą kamerą. Wybaczcie, wybaczcie, ale chcę... Jakieś fajne ujęcie, chociaż ona w tym płaszczyku to naprawdę wygląda. No, niechaj będzie tak. Dobra. Oj. Oj, oj, oj.
Co byś chciała? Mieć 10 dzieci. Tak, będziesz miała 10 dzieci. Obiecuję ci, nawet więcej. W sumie to jest trochę podobne do challenge'u. 100 dzieci. Tylko, że to są adoptowane dzieci. No i nie trzeba rodzić i tak dalej. W sumie nie wiadomo, ile tutaj Natasza będzie miała tych anulków. To się wszystko okaże, ale czekajcie, bo może, a to może? Może! Pokaż. Tutaj mały Adrian się uczy, co byś chciał? Dostać najwyższą cenę w szkole. Nie uczy się, tylko się bawi, no. Zagadam. Chodź. Chcę zobaczyć. Jaki słodziak! O, i on sobie zasypia. Dobra. Co ja się tak jadam tym dzieckiem, to ja nie wiem. Ale tak długo czekaliśmy na tego trzeciego maluszka, bo nie było nas ciągle stać. I się udało w końcu się udało. Dobra, Nataszka, kontynuuj malowanie. Się tu bawisz, się bawisz. Czy on nie jest przesłodki? Tu nic nie można robić. Wow, jak szaleje! A wygląda mi na dziewczynkę, bo... Dobra, bo ja tak się zamyśliłam. Ty dalej biedna tutaj lekcje robisz. Ale nic, ty masz takie zaległości. Ale spokojnie, dzisiaj sobota, także jeszcze potem zdążysz coś dla siebie porobić. Maluj, Nataszka. Bo tam trzeba się zająć jeszcze Cypriankiem. Ale fajnie ten obraz, już drugi raz go maluję. Powiesiłabym w pokoju dzieci, chociaż w sumie mogłyby się przerazić lekko. Ty już zrezygnowałaś, tak? Bo jesteś za bardzo... To baw się lalkami. Możesz się po... O, przełącz się do siostry. Pobawmy się razem. O. Jaki głos! Pokaż te lalki. Jaka hawira. Fajnie. No, czemu mi to znika wiecznie? Dobra. Natasza dalej maluje. Cypianek się denerwuje. No, wybijcie mnie stąd. Wsadziła cię matka i o, tak? Biedne dziecko. Chodź go weź. Słodziaczek nasz malutki. Tiriri, chodź. A tutaj nie można. Można. Też wam to pokażę, bo to jest bardzo fajne. Niesamowicie mi się podoba. Ten bajer. Jest przesłodziutkie, po prostu. Zobaczcie. A nie, zasnął. Czemu się nie bawisz? A bo ty już go bierzesz, czekaj. Nie, czemu to nie działa? Ostatnio działało. Już jest głodny? O, no trudno. Co wam nie pokażę. Ale ostatnio jak miałam na innym save'ie, to właśnie on się tak fajnie tutaj tymi rączkami machał i się bawił tymi kryształkami, co tu wiszą. O, ty był wspaniały. Co tam się dzieje? Natasza! Natasza, nie rzucaj mi dzieckiem o podłogę! Proszę go wziąć. Proszę go wziąć. I zmienić mu pieluszki. Raz. Widzę, że nasze dzieciaki są bardzo szczęśliwe. Ale pokaż mi tutaj. Ty masz 4 dni, a ty masz jeszcze 8 dni cały czas dostania się nastolatkami. Także fajnie będzie ta różnica wieku. Włóżmy go. Odbierzmy telefon, kogo tam znowu niesie. Idziesz do komputera, ty poszłaś spać w ogóle. Dzieciaki, ogarnijcie się, chodźcie. Nie ma śniegu? Szkoda, myślałam, że mogą się bawić na śniegu, ale to może innym razem. Czy Adrian może podejść? Tak, może podejść. A ty się z nim tak przyjaźnisz? No nie przyjaźni się. Co ten Eustachy chce od mojego syna?
Trochę mnie to niepokoi. Co tam się drzesz, Berenika? Złaś na dół i proszę się ogarnąć. Jezus, ona chce jeszcze ślub wziąć i... O, mieć niemowlę! Boże, jakie ona ma fajne pragnienia, czemu nie mogę jej tego wszystkiego naraz? Czekaj, to jest 15 tysięcy, to jest 8 tysięcy, 5 tysięcy, nie mogę jej wszystkiego naraz niestety zaznaczyć. Ale tutaj patrz, jaką ona ma tą aspirację. Cholerka. Poślad syna Adrian. Zaraz to zrobimy. O, pójdź tutaj, bo. Żeby troszkę jej to podeszło do góry. Nie idź spać, Adrianku, jeszcze. Bo chcę, żebyś się z mamusią... Oj. A idziecie na mamusię się huśtać? Okej. No i też w ogóle, jak będziemy mieli już więcej kasy, to też zrobię im taki plac zabaw na tym ogródku. Tylko wiadomo, pieniądze, pieniądze, pieniądze. Tak nie kusi, żeby z nim zamieszkać, bo on nam przyniesie pieniądze, nie? Ale myślę, że to taka łatwizna trochę. Ale z drugiej strony... Łatwizna czy nie łatwizna, tutaj nie ma żadnych takich zasad, że trzeba samemu do wszystkiego dojść. Tutaj nie masz nic. O, on chce dobrze rozpocząć kolejny etap życia, dobrze. Ach, tego szczeniaczka by mu się przydało kupić, tak jak obiecaliśmy. Dobrze, oni tutaj będą szli, moi drodzy, spać powolutku. Będę ich tak ogarniać do spania właśnie. Będziemy kończyć ten odcineczek. Dzisiaj właśnie dołączył do nas mały Cyprian, przepraszam bardzo, Cyprian. Tak, będę się mylić. I chyba sami przyznać, że jest ze słodki po prostu. Jest tak uroczy, że normalnie sama się, kurde, nad nim rozczulałam. Tak mnie wzięło. Co tam się stało, Natasza? Ucz się. Opieka nad dziećmi, to dziewczyna. Co ty, weź dziecko. Czekaj, ja mu nic na razie nie jest. Weź się poucz, bo chcę, żeby ci tutaj się poprawił. O, Adrian już śpi. Berenika sobie zajada. Także już tutaj ją też zaraz chodzimy spać. Niech sobie tylko doje. Tutaj, jeśli może w niej zachowa resztki, troszkę mamusi pomoże. I też pójdzie spać. A Bereniczka sobie troszkę się pouczy, żeby jej tutaj podniosła się aspiracja, żeby nie była taka zdołowana. No. I na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się bardzo cieszę, że mogłam wrócić do tej serii i że udało mi się to uratować. Ach, po prostu kamień z serca. I mam nadzieję, że teraz odcinki będą się pojawiały w miarę regularnie. Także to by było na dzisiaj tyle. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!